Go, lecimy. Supremacja teraz będzie. Jakieś ewolucje kolejne nas czekają. O, to jest ładny bydlak. Dobra, dobra, wiem Zemsta co będzie muszę. moja. Co masz zabić Ale jutro? zasuwa Zabij ta Kerrigan. dziś. Taka Odważnie. drobniutka, malutka. Nie znamy granic. Ale cicho Świat biegi należy do firmy mnie. Szelest ma. Rój podbije wszystko. Może na Zoomie? Królowo, nowa forma życia, potężna. Może skakać, atakować wrogów w powietrzu. Duże obrażenia. Potężna. Adaptujemy się. Nowa zdolność ofensywna. Psioniczne przesunięcie. Szybko uderz. Niszcz stworzenia na drodze. 70 obrażeń i pasywka, że Nie znamy 30% granic. szybciej się ruszam. Pożegnaj się z życiem. Aha, tak nie można Rój przelecieć. podbije wszystko. Relikt. Pochodzenie Xel'Naga. Gromadzi materiał genetyczny. Ważny. Trzeba zebrać. Świat należy do mnie. Coś to mogę Co masz zrobić? Nie, zabić dobra, jutro? to Zabij się. dziś. Czyli w górę. Nasz podbój trwa. Pierwotne zerki pomogą. Walczą ze szczepem jagdry. Rój podbije wszystko. Rój. Nowa forma może splatać esencje, leczyć pobliskie zergi i siebie. A, siebie może o 200, innych o 50. No to dobra hierarchia. I 50 coś tam procent Zemst jeszcze twoja regeneracja królowa przez chwilę. słucha. Pożegnaj się ze życiem. Mów. Co masz zabić? Kurde. Może Odważnie. mi walnąć jednak ten Nasz już ultralisk. czas. Tak? Świat należy do mnie. Nie znamy granic. Trochę się cykam. Adaptujemy się, Mank. Co tym razem? Rój, tak? Nie znamy granic. Rój, to ja. Adaptujemy się. Zemstę. Twoja. Mów, co tym razem? Pożegnaj się, już czas. Zemsta będzie O się ma, moja. mucham. Odważnie, już Ostatnio czas. mniej, bo mi się znudziłeś. Nasz podwój, twoja Z królowa pewnością słucha. wrócę na Jemskierniewice Świat doskonale. należy do mnie. Co masz zabić Najlepszego, bardzo jutro? dziękuję, Zabij Muchale w dziś. Twardet. Ostatnio mniej Odważnie. turniejów też. Jutro będzie Open Cup. A jako Rój nie byłeś podbije ostatnio w poniedziałek, wszystko. to trochę cię ominęło. Chociaż Świat nawet pamiętam, należy że do trochę cię mnie. wpadałeś. Nasz podbój Nawet trwa dalej. ostatnio. Rój podbije wszystko. Nie znamy granic. Dziękuję bardzo, najlepszego. Adaptujemy się. Rój, to ja. Pożegnaj się z życiem. Tak? Nie znamy granic. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój, mów. Śmiesznie można tak Pożegnaj pionowo się z patrzeć. życiem. Adaptujemy się. Twoja królowa. Co? Już czas. Męsk. Zemsta będzie. Co tym razem? Męsk będzie cierpieć. Tak? No coś takiego już Odważnie? wcześniej było i to takie Nie. no różne. Już czas. Tak? Twoja królowa. Zemsta będzie moja. Nie znamy granic. Mów. Co masz No zabić serio? jutro? Zabić Męsk będzie cierpieć. Dobra, Mów. poskaczemy, Już czas. pokombinujemy, jakoś to będzie. Nasz pod... Twoja królowa słucha. Mów. Co tym razem? Zemsta będzie moja. Twoja... Tak? Co tym Mikro, razem? mikro. Świat należy do mnie. Męsk będzie cierpieć. Już czas. Odważnie? Tak? Męsk. Już czas. Zemsta będzie moja. No jednego Pożegnaj karakana się ze straciłem. życiem. Nie znamy granic.
Rój, podbij. Szukam jakieś miejsc, gdzie tak można dziwnie wskakiwać, bo czasami się to zdarza, ale chyba tutaj nic takiego nie było. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Więcej karakanów. A teraz ten boss jakiś? Tak, chyba tak. Ten przekopujący się, tak jest. Pożegnaj się z życiem. Nie znamy granic. Świat należy do mnie. Składa jaja. Zniszczyć je. Tym razem... Odważnie. Adaptujemy się. Nie znamy granic. Rój, to ja. Nasz podbój trwa dalej. Rój podbije wszystko. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Melksk będzie cierpieć. Zemsta będzie moja. Mów. Tak. Co tym razem? Nie ruszaj się! Ja królowa słucha. Świat należy do mnie. Za mało energii. Rój, to ja. Nasz podbój trwa dalej. Życie. Rój podbije wszystko. Odważnie. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Odważnie. Za mało energii. Adaptujemy się. Świat należy do mnie. Nie ruszaj się! Adaptujemy się. Dobra, sekundka, bo zapomniałem włączyć eye trackera. To zasysa. Nasz podbój trwa dalej. Pożegnaj się z życiem. Rój podbije wszystko. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Więcej mojego stada. A, to te hydry nie mają tego ataku. Zniszczcie jaja, zanim się wyklują. Zacznijcie od największych. Co tym razem? Mów, Melksk będzie cierpieć. Zemsta? Świat Jezu, jaka ciężka wymiana. Nie znamy granic. Tak, jak mi się tu prawdziwy ultralizm wykluje, to co? Rój, to ja. To życie chyba, nie? Pożegnaj się za życie, twoja królowa. Mów. I tak trochę tak nie poszło, bym powiedział. Będzie moja. Oho. Tym razem. Odważnie. Houston, mamy problem. Świat. Czy ja to wymikruję oczywiście, ale... Adaptujemy się. Rój, to ja. Mimo wszystko może być różnie. Nasz podbój trwa dalej. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój podbije wszystko. Pożegnaj się z życiem. Rygan to w ogóle jest jakiś oszust z tą energią. Rój, to ja. Rój podbije wszystko. Po co komu ten tracker? Żeby patrzeć, gdzie się patrzę. Trwa dalej. W trakcie gry niektórzy lubią patrzeć, gdzie się patrzę. Jakbym na przykład oglądał jakiegoś gracza, jak on gra, to bym... Nie znamy granic. Bym z chęcią patrzył, gdzie się on patrzy. Świat należy do bo to komuś może pomóc w tym, żeby wiedział, gdzie się ma patrzeć w trakcie gry. Dziś. Bo niektórzy ludzie źle patrzą, jak grają. Adaptujemy się. Świat należy do mnie. Nie mówię, że ja patrzę idealnie, ale... Odważnie. Rój, to ja. Ale no. Adaptujemy się. Nie znamy granic. Nasz podbój trwa dalej. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Nasz podbój trwa dalej. Rój, podbije wszystko. Cztery ultraliski, tak? Twoja królowa. Milion może. A ja zginę chyba, czy nie? To może Rój, i nie. To ja. Rój, oj. A, berek. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Pewno tak to miało właśnie wyglądać, przechodzenie tej misji. Świat należy do mnie. Możemy zostawić ci sama Kerrigan i latasz jak głupiec. Nie znamy granic. Pożegnaj się z życiem. Odważnie. Może nie tym przelatywaniem, tylko czymś innym powinienem bić. Nie znamy granic. Co masz zabić jutro? Lecisz do pracy? No, takie życie. Świat należy do mnie. Ale dziękuję bardzo za subkę i do zobaczenia w takim razie. Dobrego snu. Rój podbije wszystko.
Pożegnaj się za życiem. Rój, to ja. Siema Marcin 7, witamy. Adaptujemy się. Tutaj coś źle kliknąłem. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój, podbije wszystko. Pożegnaj się z życiem. Odważnie. Rój, to ja. Świat należy do mnie. Nie znamy granic. Nasz podbój trwa dalej. Adaptujemy się. Mufas, czy będzie kiedyś StarCraft 3? Jak myślę? No, jest realna szansa na pewno, ale żadnych oficjalnych informacji niestety na ten temat nie ma, no. Nie znamy granic. Ale szanse jakieś są. Nasz podbój trwa dalej. Adaptujemy się. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój podbije wszystko. Rój, to ja. Pożegnaj się z życiem. Rój, to ja. Nasz podbój trwa dalej. Świat należy do mnie. Odważnie. Jaka fabuła? Jaka fabuła, skoro wszystko się skończyło? Można zrobić skok czasowy, powiedzieć, co było wcześniej w historii. Wszystko można zrobić, panie. Odważnie. Przecież to jest gra komputerowa, to można wszystko wymyślić. Nie znamy granic. Ja nie wiem. Czy ja by na pewno mam tutaj... O, i w końcu. Aha. Myślałem, że to posiłki. Nasz podbój trwa dalej. Posiłki tak nie wyglądają. Adaptujemy się. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Za mało energii. Rój podbije wszystko. Pożegnaj się z życiem. Nasz podbój trwa dalej. Rój, to ja. Jak poznał tych Husanów? Coś takiego na przykład. Nie znamy granic. Pierwsze kolonizacje ziemi. Rój, to ja. Krucjaty. Rój podbije wszystko. I co jest tutaj? Znowu też się coś wykluło? Oj, a nie, dobra, żyjemy. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Adaptujemy się. Nie wiem, czy tak mogę zrobić. Nie, co mogę. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Świat należy do mnie. Tak miał wychodzić przechodzenie tej misji? Nasz podbój trwa dalej. Adaptujemy się. Rój, to ja. Odważnie. Rój podbije wszystko. Nie znamy granic. Pożegnaj się z życiem. Stoisz mi na drodze. Nasz podbój trwa dalej. Pożegnaj się z życiem. Gdzie są moi sojusznicy? Co masz zabić jutro? Zabij StarCraft dziś. Mobilny? Aha, możliwe. Niewykluczone. Jest gotowe do walki. Bardzo możliwe, że takie coś się kiedyś przydarzy. Tak? Świat. Tysiące cięć. Rozrywać ciało. Nie prowokuj mnie. Kraj po ciebie idzie. Trwa dalej. Poczuj gniew roju. Pożegnaj się z życiem. Mów. Twoja królowa, Merk, będzie cierpieć. Po prostu w god celuję w niego, nie? Tak jak wtedy, zamiast się tak zastanawiać. Temu zwycięstwu będzie słuszne. To ja. Pożegnaj się. Tysiące cięć. Rozrywać ciało. Nie znamy granic. Nasz podbój trwa dalej. Twoja królowa słucha. Ale to jest Imba. Rój, to ja. Odważnie. Gerigan Imba jak zawsze, tu chyba nic nie ma. Do mnie. O! A, no, to nasi tu byli. Moje stado złamią twoich wrogów. A, jakiś punkt kontrolny się zrobił, to wystarczy. Rój podbije wszystko. Tu ta minimapa jest taka dziwna. Nie znamy granic.
No jest jak jest. Męsk będzie cierpieć. Te eksplodują, kiedy cię wyczują. Świat należy do jeszcze. Mów. Adam, co tym razem? Twoja królowa słucha. Nasz podbój trwa dalej. Już czas. Męsk będzie cierpieć. Twoja tak? Zemsta. Ravazaur w walce używa kwasu. Zniszcz go szybko. Co tym razem? No nie poszło. Silne dziadostwo. Dosłownie na parę uderzeń się ginie. Co tym razem? Pożegnaj się z życiem, tak? Twoja królowa. Może samo Kerrigan mikrować znowu? Eksplodują, kiedy cię wyczują. Moja. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Ravazaur w walce używa kwasu. Zniszcz go szybko. Rund to ja. Za mało energii. Nie znamy granic. To swoich to nie rani za bardzo. Świat należy do mnie. Tak? Mów. Nie znamy już czas. Zemsta. Twoja królowa słucha. Serio? Świat należy. Co tym razem? Pożegnaj się z życiem. Męsk będzie cierpieć. Już czas. Zemsta będzie moja. Taki nieustępliwy trochę. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój podbije wszystko. Dużego w te bejny, ale to bym wolniej nasz przeszedł. Trwa a tak można polatać. Co masz zabić jutro? A tutaj zabij będą dziś. Te rzucające wszystkim. Adaptujemy się. Rój to ja. Co tym razem? Odważnie. Tak? Co ja klikam? Rój podbije wszystko. Twoja królowa słucha. Mów. Świat atakują twoją królową. Adaptujemy się. Pożegnaj się z życiem. Nie znamy granic. Pożegnaj się z życiem. Nasz podbój trwa dalej. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój to ja. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. A, i też na nie. Adaptujesz. Nawet przydatne. Rój podbije wszystko. Świat należy do mnie. Odważnie. Nie znamy granic. Twoja królowa. Męsk będzie cierpiał już czas. Zemsta będzie moja. Tak? Pożegnaj się z życiem. Ale nawet trzeba mikrować. Tym razem? To nie żart. Rój, to ja. Męsk. Siema, Wojtasek, witamy. Nasz podbój. Co tym razem? Poczuj gniew roju. Rój podbije wszystko. Nie ma litości. Odważnie. Z nich nie wypada ten ta esencja chyba. Czy gdzie ona była? Może dalej jeszcze? Nie znamy granic. Adaptujemy się. Co masz za twoja królowa? Już czas. Odważnie. Nasze jednostki są atakowane. Zemsta otóż nie. Będzie moja. A może? Rój to ja. Rój podbije wszystko. Co to jest? Pożegnaj się z życiem. Nie znamy granic. Adaptujemy się. Co masz za. Ja tu kiedykolwiek byłem? To jakieś kraby to są. Świat aha. Należy do mnie. Nasz podbój. Taka sytuacja. O, ognisko. To warto było. Rój podbije wszystko. Odważnie. O, tu się można w lawie świat znaleźć też na przykład, czy nie? Pożegnaj się z życiem. Rój to ja.
Gdzie ja tu zawędrowałem? Nie znamy granic. Malko, no zaraz Laderek będzie po tej misji. Taki jest plan. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Resztki nasz przezwiecznego Stryniecki. No z tego bydlaka, co z nim walczyliśmy, tego węża, nie? Oho. A, dobra, uff. Adaptujemy się. Pochłoniemy wszystko. Prawy górny róg, oj. O nie. Ominąłbym jak... Jak nieprzygotowany gracz. Dzięki, dzięki za info. Szachu. Tak, 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 idę już Atrygost. Co tym razem? Świat należy do mnie. Inne odczucie przeciwnika w Riolskiej. No inaczej się migruje. Trochę czasami ciężej, bo mniejsze cele jednak trudniej czasami trafić. Nasz podbój trwa dalej. Nie znamy gry. Nie, będzie cierpieć. Odważnie. Świat należy do mnie. Odważnie. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Słuchaj, chyba nie ma sensu z nimi walczyć, bo to chyba z nich nie nic nie będzie, więc go dalej. Jakbym chciał, to bym ich pokonał. Już czas. Rój, to ja, twoja królowa słuch. Mów. Zemsta będzie. Mów. Adaptujemy się. Co masz zabić jutro? Męsk będzie cierpiał. Tak? Zemsta będzie moja. Rój, to ja. Już czas. Rój podbije wszystko. Więcej mojego stada dołącza do ciebie. Pożegnaj się z życiem. Dajmy jeszcze punkcik sportowy i go dalej. Świat należy do mnie. Jak z cheatami w StarCraftie, dalej jest coś czy już nic? Nie znamy granic. Nie wiem, nie używałem razem? Nigdy. Tak? Co tym razem? W StarCraftie nigdy. Pożegnaj się o, jest deadlock. Tak, tak, Viper. Tu jest Real Scale z Brood... no, z Heart of the Swarm. Rój, Melksk będzie cierpieć. Nie masz gdzie uciec. Rośnijcie, dzieci. Rośnijcie. Ten jest świat. No dobra, dawaj w niego bezpośrednio. Najprostsza metoda, najskuteczniejsza. Rośnijcie, dzieci. Rośnijcie. Po prostu ginie. Od autoataku prawym, bo Ultralisk jest za silny na takie rzeczy. Co tym razem? Świat należy do... Dobra, i teraz będzie walka z tym. Już czas. Survan. Przywódcy stad nie żyją. Ich stada dołączają do roju. A ty nadal stoisz. Kompletna. Jesteś Zergiem. Twoja esencja jest pełna mocy. Czuję głód. Pomożesz mi w ewolucji pierwszej od tysiącleci. Byłam ciekawa, kiedy wykonasz ruch. Czymś większym niż każdy z nich. To dziedzictwo Zergów. Tak? Kerrigan, walcz. Przetrwają najsilniejsi. Twoja królowa słucha. Co o tym? Pochłaniaj i ewoluuj.
przeznaczenie wszystkich zergów. Tak nie za trudno mimo wszystko. Chyba, że jednak się... Oj. Może się jednak wywrócę. Jolo. No co? Ej, no. 42 HP mu zostało. Nie wyliczyłem. Niewyliczone. Siema, Krystian. Nie tym razem. Jakie starcie są najbardziej mocniejące? Jaka frakcja na jaką frakcję? Krystian, co masz na myśli przez frakcję? Menksk będzie cierpieć. Jak zawsze na kozaka, potem jak zwykle. Zemsta będzie moja. To niepotrzebnie mi kruje. Patrzę, co się dzieje. Siema, szeroki. Load game znowu. Oj tam, oj tam. Nasz poddak. Czasami się może zdarzyć. Dobra. Zjedz go, Kerrigan. Zerus jest mój. Taka malutka, takiego wielkiego bydlaka. Pora, żeby Rui wyruszył do sektora Koprulu. Adaptujemy się. Aha, dobra, rasa, frakcja, teren na zergi. A, co się najfajniej ogląda? Wiesz, nie ma dużego znaczenia. Nawet PvP może być mega, albo TVT. To zależy od graczy, nie? Jak gracze grają wybitnie dobrze, to się super zawsze ogląda. Nie mam jakichś super preferencji co do tego. Wszystko może być dobre. Słyszała o twoich osiągnięciach i chce, żeby jej szczep wrócił do roju. Po prostu gracze muszą grać o konkretne nagrody i nagle umiejętności rosną, nie? Nagle się uczą grać. Szybko bardzo. A zwłaszcza jak w puli na IEM-ie jest takie pół miliona dolarów, to nagle każdy gra dużo lepiej i dużo bardziej się stara. I wiele nowych umiejętności. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju otrzymasz dostęp do trzeciej kolumny zawierającej nowe. Tutaj więcej wespanu, tutaj leczenie. O, raczej leczenie. Automatyczne ekstraktory też, zamiast overlordów. To jest dobre, bo to też tak jakby stunuje duże jednostki, problematyczne jakieś tory, nie? Na chwilę nawet to też coś jest. Ej, ale kinetyczny to jest lepszy chyba, nie? Nawet dużo lepszy, nie dość, że ma zasięg, to jeszcze mocniej bije. A tym, że jakiś atak ręcz czy coś, to nie ma znaczenia. Ops, to idziemy w kinetyczny. Odmianach. O, i mamy przebijacze. Czy tam czyhacze. Która kampania ma najlepszą fabułę? No nie, no to przecież to zależy, co się tobie najbardziej podoba. To sam oceniasz. Mi się podoba Wings of Liberty chyba. Chociaż w sumie. Nie no, każda jest bardzo fajna, w każdej jest coś dobrego, no. Ale że taka jedna konkretna, to dzisiaj Legacy of the Void, innego dnia jakaś inna. Polonia przebijaczy. Badam. Sekwencja niepełna. Trzeba zabić pozostałe kolonie przebijaczy. No 45 to jedną... Aha.
Nawet jednego uderzenia nie przeżyją. Coś źle przeliczyłem. Nie lubię oglądać Protossa, bo nigdy nie wiem, co tam się u niego dzieje. No to możesz spokojnie, wiesz, sobie rozgryźć. No, jest specyficzna, ale każda rasa jest trochę taka na swój sposób unikalna. Sekwencja zdobyta. Broodwar miał niezastąpiony klimat. Zależy, co można myśli przez niezastąpiony. No, w StarCraftie 2 też może być mega klimat, ale tak, no. Też się wychowałem na StarCraftie 1, więc mam sentyment największy. No to tylko 3 teraz mam. Kiedy wrócą czasy, że będzie u ciebie widownia jak na PGL Dota 2, czyli 30 tysięcy ludzi? Ale tych czasów nigdy nie było, to jak mają wrócić? U mnie maksymalnie na jakimś turnieju bywało po... No 1500, 2,5 tysiąca ludzi raz było. Ale to po hostach paru też, te 2,5 tysiąca. Też mogę zrobić promocję na głównej na Twitchu, to też będzie sztucznie nabite, na przykład ponad 1000. Ale to niewiele zmienia, to... Barykada Dominium zniszczona. Ale niektórzy sobie tak nabijają na przykład i... W sumie czemu nie, prawda? Jak to jest... To jest spoko sprawa, wyższa cyfra. Zwłaszcza jak mają jakieś umowy ze sponsorami czy coś, to faktycznie to podobno są prawdziwi ludzie, więc jak ktoś to tam więcej zobaczy, to sponsor zadowolony. Jakość, a nie ilość? Mówisz jakość widzów? No coś w tym jest też, bo są kanały, gdzie dużo więcej ludzi ogląda, a nie są w stanie te kanały przetrwać taką. Została tylko baza. Stream z basenu było 3,5 tysiąca? Przyznam szczerze, nie pamiętam tego. Żeby było 3,5, nie no, w Walencji było z 1500 chyba. Ale to też przez promocję na głównej, nie? Normalnie by było pewnie tak koło 700, 800, 900, 1000 pewnie, coś koło tak. Nie no, może w Stormgate'cie, ja nie wiem jak będzie bardzo popularny Stormgate w Polsce, ale... Może wtedy będzie więcej. Ale tak jak mówię, to niektóre osoby są w stanie streamować mając 50 widzów, bo tak ludzie wrzucają miliony i też taki stream sobie trwa fajnie. Inne mają po 1000 nawet i nie są w stanie z tego żyć. Czy mi się wydaje, czy ja przegrałem tę misję? Tory to takie nie za słabe są. Okej. Okay. Mamy zasięg do jednego tora. 107 ubitych jednostek, komandor. Mój szpaciorek, że slipy to jednak to jest to. Walencja, piękna sprawa, to się zgadza. To wiem, może i w tym roku się coś ciekawego takiego jeszcze zrobi. Jak ja mam podejść pod torę? Ja tych lingów tutaj potrzebuję, bo one muszą zrobić robotę. O! Wysyłam dodatkowe przebijacze. A teraz to mi tyle dał! A wcześniej to 3 na krzyż, no nie, no ty trolujesz mnie, gościu. Co za menda zergowska. Planetarka też tak mocno bije nawet. Oddziały Terran wyeliminowane. Możliwe alternatywne przekształcenie hydraliska. Odkryto ocalałe nory czyhaczy. Czyhacze. Planeta Kavir. Kiedyś. Co ci ciekawe, jak były gry z bieda grafiką, człowiek nadrabia wyobraźnią. Nie no, generalnie dziecko ma takie pobudzoną taką wyobraźnię i w ogóle wszystko, nie? I wszystko widzi w taki inny sposób. Zdziczałe czyhacze.
przetrwały wojnę wewnętrzną roju. Mogę je kontrolować, ale nie mogę... Rodziła się więź z grą, a dzisiaj są słabe, nie trzeba sobie nic wyobrażać. No albo po prostu się człowiek zmienił trochę, nie? Zabezpiecz pobliską norę. Jest więcej gier też. Jest większy wybór, jest taki wybór, że wiesz, możesz sobie dzisiaj grać w jedną grę niby doskonałą, bo popularną, dużą, a innego dnia winną i się tak... Znaczy ja się przynajmniej, nie powiedziałbym, że się przywiązywałem do gier, bo to dziwnie brzmi, tylko po prostu, ja już jak w jedną grałem, to już zazwyczaj bardzo długo w nią grałem. Taki full autyzm. Więcej zdziczałych zergów, zagrzebać się i zaatakować! Dobrze się wśród tych gier znalazł StarCraft kiedyś przypadkiem. Cel osiągnięty. Kiedyś o coś chodziło w tych grach. Kiedyś to było, teraz to. Teraz to nie robią takich gier. Wyczuwam ruch zdziczałych zergów. Atakują z południa. Brońcie nory czy haczy. Idzie kolejna fala. Bronić nory. Zdziczałe zergi pokonane. Przebijacze, ostatnia misja. A nie spojrzałem, jaki zasięg mają, wiesz? Ale pamiętam ta, to przebijanie. Ale to atakowanie w linii jeszcze lepsze się wydaje. Ale możecie wybrać. Gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Gdzie to jest? Tutaj to jest. Sekundka. Oho, chwila. Dobra. Czy przebijacz? Przebijacz to jest ten, co atakuje w jeden cel, a czyhacz to ten, co tak w linii wali kolcami, nie? Czyli albo ten z prawej, albo z lewej, czy tam, czy ja zrobiłem chyba tutaj nazwami. Lewy przebija, prawy czyha. Wyszedł przebijacz. Taka zmiana. Tak, tak, Lader za chwileczkę parę gier zagram, Pepe i Wocki. Dobra, spoko, taka zmiana. To sobie zapiszemy. Go na Ladera.